Witajcie moi mili, to ja Onkel Jork na naszym gospodarstwie na mapie Zielonka. O, dojechał. No, jak widzicie, stoję tu na polnej drodze i musiałem tu doprowadzić całą linię dojazdową. Dam ja teraz trochę 70%. I on nie obiada. Czyli ja se muszę i tak wysypać po jednym objeździe. Dobra, pole 60. Ostatnio my chyba robili, to jest zrobione. Do końca tam chyba ten jeden zestaw niecały, koło 30 tysięcy litrów został w plusie i to że my to wozili do swojej fabryki, to to od razu było do produkcji, jest dorzucone po zakończeniu misji. Nadmiar poszedł od razu do produkcji. Więc tu mamy dołożone do siebie. Teraz jest na, są dwie misje jeszcze na marchewka i one obydwie idą na targ rolny. Więc tu trzeba będzie zwrócić uwagę, zwłaszcza pod koniec, żeby za dużo nie wywieźć. Co ja tu mam? Aha, ja tu idę nie na pełnim, dobra. To jeszcze raz przejedziemy ręcznie na cztery rządki, bo zrobił, że się, że mi tam z tej strony pola pasowało na zero. Tu oczywiście, jak widzicie, byłyby, no przy pierwszym przejeździe dwa rządki, to wziął normalnie pełny. Nawet na pół, żeby się do GPS-a wyrównać, no troszkę większy pół i to zaś tak mniej więcej tyle następnym razem wezna, żeby do GPS-a wyrównać. Tutaj ta strona też i potem już pójdzie wszystko na GPS-ie. Z 5 razy się przejedziemy, co se zrobi uwrotniki. Będzie kaj nawracać. I robimy następną misję. I potem jeszcze chyba zostaną jeszcze nasze pola też do zrobienia. Wzrost tak tu. Science jeszcze jedna misja jakaś. Tu jest misja, to ją też zrobię. O i potem już będzie nasze. Robimy wszystko, co jest tym headerem do zrobienia, czyli wszystkie marchewki, pasternaki i tym podobne dziwaki. Jak to będzie wszystko zrobione, to idzie do odstawienia, bo karta w prowincji nie ma, to tam jeszcze potem jest coś do skoszenia kombajnem chyba zbożowym, ale wszystko po kolei. Dobra, ty odjechał, ty podjechał. To cię napełnimy w połowie i będziemy, polecimy następny przelot, także jak widać na razie nie ma przejazdu na pełną przyczepę.
ten odjechał, to ja się mogę... Za blisko mi się stoi. Kombajn będzie potrzebny zajść dopiero do... Jak skończa wszystkie te warzywka i to, to dopiero będzie do buraków potrzebny. Na następny wyskok. Także pójdzie do naprawienia, do odstawienia. Oj, zaś lecimy takie 4 miejscami, 5 rządków. Raz już pójdzie na GPS-ie. Także potem już jedno będą. Jest marchew jeszcze, pasternak i buraczki do zrobienia. I to jest wszystko na ta przystawka. A cebuli jako tako tu nie ma. A jeszcze jest coś pod jakoś soja czy coś do koszenia. Na razie jeszcze nie ma na to zgłoszenia, jeszcze żaden nie był ze sąsiadów, żeby mu przejechać. Na razie jeszcze ten jeden tam się o marchewka mał. Na zbiór marchewki zapotrzebowanie. A więc jak temu sam zrobimy, to pojedziemy jeszcze tam do tego marchewka zrobić i potem będzie już nasza marchewka, póki nic nowego nie przyjdzie. Jak się ktoś zgłosi, no to ja se mogę z moimi zbiorami poczekać, a sąsiadów zrobić, bo to jest... No to jest pieniądz, jakby nie było. To zasilą moje konto. Coś im tam odpalą, bo mi traktorami jeżdżą, a kombajnem się jeżdża. Są. Już jest rozłożony header, co mi się zaś pokryło, basiło. Trzeba no zaraz sprawdzić, bo jeszcze mi nie pokazało, że już jest coś odwiezione. Trzeba no zaraz sprawdzić, jak to wygląda w statystykach misji. Bo go chyba dobrze skierował na targ rolny. Czekajcie, ja no muszę statystyki misji sprawdzić i w ogóle obejrzeć. Stop, 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 stop. Targ rolny. Dobrze, że ja cię jeszcze wychołczył, synek. Tego zapomniał przestawić. Kaj on to mał odwieźć. Ale by był teraz on. Z tego co ja pamiętam, to on jedzie z tej strony. Tu zaraz u sąsiada zrobimy nawika na łące.
i... Mopę leciana, ale to jest mało ważne. Powinien to wykipływać do bunkra. Przyczepy otworzył. Teraz powinno się pokazać pierwsze przewieziono, pierwszy ileś procent. ...9% pole 80. Czyli ten przewiezie 18%. Dobra. Zapisywanie, no bo już dość chwila grą. A jednak tam to pole na dole zrobić to było chwila. Tu są szczegóły misji. 37 przewiezione, 142 jeszcze do wywiezienia. On tu. Coś mi się zdaje, że to będzie... nie bardzo w nos. Żeby one mi się tu nie szczasły, właśnie. To jest to. To jest to do przerobienia, bo one z tej strony będą wjeżdżać. Tu jest wszędzie, aha, bo tu jest wyjazd, czyli on by może tu i wyjechał. Ale to ja to muszę. Tego złapać i to tu przerobić, żeby on w tamta strona jechał. Nie zawijał. Dobra, i teraz jeszcze muszę sprawdzić, czy one mi tu wyjadą. Jak sobie będzie chciał wracać, to ja muszę jeszcze tutaj też ten jeden przerobić na jednokierunkowy, żeby one mi tu inaczej nie jeździły. Ale tu powinien być wyjazd. Jest wyjazd. Gdzie ja się trochę cofnę? Teraz on mi tu wykręci. I ja. Dobra. Czyli mam opanowane, chyba. Zobaczymy, co będzie dalej. One powinny tutaj wjeżdżać i tu wyjeżdżać. I tu już pojadą. Aha, bo tutaj, ale to one się sami nie trafią. Dobra.
Tu jedzie w koło, bo tak jest zrobiony. Nie miałem go sam jak zrobić, musiałem go w ta polną drogę wciepnąć, ale to w najgorszym wypadku to potem pójdzie usunąć, jakby kiedyś. Kiedyś tamty pola wykupił i połączył. To będzie do zrobienia, to jest do ogarnięcia. A to by mi najpierw wypadało te 72, 73, 74 pokupić. Bo tam jest tak druga, taka główniejsza koło tego. Nawet nie wiem, ile procent mam już odwieziony w ten 18 wywiez. I nie wiem, do ilu mnie przybliżył ten następny. 40, czyli ten... ...22%. Jeszcze raz pełny zestaw. Potem by no była ta... Wielka przyczepa do wywiezienia i to by stykło. Ja mam 40 za te dwie przyczepy wywiezione. Dobra, ostatni raz leciał u wrotniki. Tu potem już no pójdzie dłużka. No widzicie, ten już jakaś tam je, zaraz będzie stał. Także pójdzie to szybciej, myślę. No jest kwestia tego, czy ten tam wyjedzie. Będzie jak procenty skończą lecieć, trzeba będzie po prostu na mapie obejrzeć, kaj on pojedzie. Normalnie powinien tam wyjechać, bo on się nie będzie obrócał, no prosto dojedzie do tego, więc on powinien chwycić zaraz następny punkt tam dalej. Jak będzie, to się za chwilkę przekonamy. Dlatego sypo, tu się mapa otworza. Zrealizowane w 60%. Ten chyba jeszcze nie dojechał tam, co? Nie, dobra.
jeszcze nie dojechał, to można spokojnie się brać za kopanie dalsze. Tu nawet mam tak dość fajnie ustawione, że co mi podjedzie i będzie sypał. Będzie pełni czy nie będzie pełni? Nie patrzę, jak czyli na 30. Nie, o. Dobra, czyli dwa razy w koło powinno iść objechać. Jak będzie bez uwrotników, ops. Ten jeszcze może śmiało jechać, bo to ten jeszcze wysypie. Za daleko. Mały stoi na wszelki wielki. Także w 70% zrealizowany. Jeszcze nie wysypał nic? To mi coś jest to? Nie halo? Siedem. O! Teraz sypię. Ale najważniejsze, ja teraz potrzebuję wiedzieć, kaj ten pojedzie. 57. Dobra, i teraz jako on pojedzie? Ja bym do niego siadał. Go tu na mapie przyobserwuję na GPS-ie. Dobrze. Dobrze jedzie. Dobra, także może się uda zrobić i to, i następne pole misja, te 20 jeszcze też dzisiaj na odcinku i no i następny odcinek już będzie ze swojego pola, tak? Bo dzisiejszy odcinek jest nagrywany jeszcze przed premierą 25, ale
niestety ze względów finansowych, tak jak się godał. Ja nie mam sprzętu na to, żeby w 25 grać. I niestety 25 odchodzi u mnie na późniejszy plan. Więc no nie będzie na razie 25. Bo nie mam sprzętu, żeby na nie, żeby w nią grać, to je nawet nie mam zakupione. No nie wiem, do świąt bardzo w to wątpię, żeby mi się udało cośkolwiek zrobić, żeby umieć w 25 grać. Także prawdopodobnie zostaniemy tu na zielonce cały czas z tym i... Znaczy się ja zostanę, a czy wy zostaniecie ze mną, to już jest decyzja każdego z osobna. Czy będzie chciał u mnie oglądać 22 jeszcze, chociaż już 25 jest i u dużo ludzi ona jest już graną. Też jak już co nieco tam z 25 obejrzał, ale ja się będę musiał wstrzymać z tym oglądaniem, bo przez to oglądanie brakuje mi po prostu czasu na granie. Jak się to zrymowało? No tak, nie mam czasu, żeby grać, bo jak oglądam film, to nie gram. Mamy no jeden ekran, więc nie umia jako podcast oglądać filmu i grać w międzyczasie, bo niestety jest to ze względu na to, że mamy no jeden ekran dostępny, niewykonalny i no i jest jak jest. Dobra, ją nabija do pełna. Poczekam, aż ten wywiezie, bo chyba małego puszcza na targ rolny. Z tą ilością, co... tam trzeba będzie. A ten jak przyjedzie, to już pojedzie na... chyba do konserw. ...75% przewieziono, czyli trzeba jeszcze zawieźć ile? 37 200. No nic, to tego wielkiego trzeba jeszcze wywieźć. Ma 37, to niech jedzie. On tu podjeżdżał, to ten niech jedzie jeszcze, to wpadnie pora złoty, bo to będzie trochę więcej wywiezione, jak ma być. A tego drugiego wielkiego przyjedzie, to go nasypia i go wstrzymia na razie. Małego już mogę posłać. Kaś w okolicy pola 20. Co ja tu mam w okolicach pola? A niech jedzie na pole 22. Tam się potem zrobiła ścieżka, żeby
ten już pojechał. Tak, wykosimy resztę. Dlatego na razie nie poszliby. Zresztą, bo ten Onachi to jeszcze coś wpadnie, bo ten zakończy misję i wpadnie jeszcze jakiś drobny. Ten przyjedzie, to mu kombajn wysypiam i go wyślę tam na pole, bo to mały zdąża zrobić linię. Co przyjedzie, to se może załadować i poczekać. Zostawiam tego na wodzie. Dobra. Czy ja tu mam podłączenie? Nie. A może by tu zrobić? Ale tu i tak nie mam wyjazdów ta strona. A jakim cudem ja do czwórki dojeżdżę? Kto mi to wyjaśni? A tutaj mam chyba wjazd na pole 22, nie? A ja tutaj mam wjazd z jednej i z drugiej strony. Dobra. Wjazd z jednej i z drugiej strony. Usuńmy ten na razie. Tu zróbmy pole 22.
Okej. Zapisać tu pójdzie zawsze. No. Pole 20. Aha, tam jeszcze muszę jechać, podłączyć się. Tamtych jest niepodłączony. Dobra. Kaś, tu jest ten gwiazd. I tu jest niepodłączony, nie? Dobra, i teraz tu zrobimy 20. Tak, i teraz trzeba połapać. Ten mi już oczywiście z targu uciekł. Stój. 20, jedź dalej. Tak. 20. Jedź dalej. Rurka zwinąć. Ty świder jest wydłużony, dobra, to teraz jest świder niewydłużony. Tu jest ukończone to. Odbierz. Marchew na 20 przyjmij. To do wyłączenia. I lecimy na 20. Pój, ale nie tak po tym. Może bardziej środka bym się trzymał, co? Jakoś kukurydzka będzie do
Młodzieniu, to może też coś zostanie nam. Jakieś buraczki, jakieś coś tam. Aha, tu jeszcze kultywacja mi stoi. Oła. Jako moja łąka. A może jeszcze poczekać. Łąka jeszcze nie jest dobra. Przejdziemy się tu przez. Produkcja zupki. Się załączmy koguciki. Nie, to są konserwy, sorki. Zupy są na dole. Migacz. A czy w środku jest jakaś kontrolka, że jest migacz załączony? Nika nic nie ma, dobra. Nic nie widzę ani z lewej, ani z prawej. Któryś za mną jedzie, ale ja i tak skrótem przyjdę. O, dwa idą za mną. Ja to skrótem wezmę tędy. Oj, tu już by da. Rozkładał. Małego cofniemy na razie na bok. To jest taka rezerwa. Czy ja już ta misja wziął? Chyba ja, bo tu nic nie widzę. Marchew w trakcie 103. I to jest na targ rolny. Nie powinno tu być inaczej. Targ rolny. Żeby mi ten drugi kaźnandzie nie pojechał, to ja go zaraz muszę. Targ rolny, dobra. Aha. Alt C, Ctrl S. Przyjął tu mam tak 4 metry. To są kierunek 90. Nie w ta strona. W ta strona wyrównajmy.
I lecim. Było pusto. Zobaczymy, ile będzie na jednym objeździe procent. Także marchewka u sąsiadów. Ciąg dalszy. I wychodzi na to, że to jest ostatnie pole marchewki u sąsiadów. Ja u siebie nie mam marchewki, bo z zeszłego roku jeszcze dużo na magazynie. A więc mi starczy jeszcze na ten rok marchewki. Potrzebuję, pojedziemy na to, co zaraz obejrzę. Tu już 10%. Ach, ten tu ma sąsiad wykopane kartofle, więc nie ma problemu. To jest chyba też coś, co my robili. Co ja robił. Tu jest powałpnowany. I teraz pytanie, jak tu jest? Ułożone, dobra, bo tu zajdzie skrzywo ułożone, ale to pojedziemy teraz na ten i następny raz już pojedziemy normalnie na GPS-ie do góry. O, będzie ponad 50%. Czemu będzie nasypać to, co byda miał? Jeszcze jeden objazd zrobić. Wow. Mało, że się kombajn pokrzywia, to jeszcze i przyczepia, a wszystko swoje. Krótca fuksa. Patrz jak jeździ, szunkel. No i za sąsiadowi płot rozwalisz przy okazji. 12 to on nie powinien odjechać. Powinien czekać, aż jeszcze raz przyjada. Też tak będzie. Tak. Najgorsze to jest to, że tu nie widać za bardzo w tych usterkach. I z tego co wiem, co oglądał. Parę tych tam let's playów, gameplayów, czy czortwie, co to za playów z 25, to lusterka nie są za bardzo poprawione. Dobrze by było, jakby była jakoś regulacja oryginalnie do nich dodana, ale żeby się całe lusterko ruszało, nie no szkło. Bo ja mam niby ta modyfikacja na to ustawienie lusterek, ale ona, wiecie, jak to jest modyfikacja, to ona tak działał, bo działał, no i jeszcze koliduje z kajś z innym team i ja nawet nie wiem, czy ją mam tu załączoną, ale no nie idzie tego zrobić, więc trochę Lipton. Trzydzieści sześć, no to 72%.
Polaków, jak w 40% zrobiono misja, znaczy się prace polowe. To w 40%. Dobra, lecimy teraz na pół tygo, żeby wyjść. Z tamtej strony i pasuje. Ciekawe, wiele mi się kombajnu spłaci. W lipcu, nie, w sierpniu wszystko jest robione. Kartofle i teraz marchewka. Więc kontrakt, dochód z kontraktów na chwilę obecną będzie. Stoj, nie uciekaj. No, a może zaraz zamknąć i jechać za tamtym. Ja jeszcze raz na około obiada, jakby naczekał na was, to potem obejrzymy, ile ja potrzebuję marchewki na rok, żeby mi to banglało. Jeden już leci i drugi startuje już za nim i lecą obydwa. Była targ rolny? Ja. To jest na targ rolny, nie? I ja. Jest 30-67. No to w zasadzie jeszcze będzie jeden zestaw do wywiezienia na targ rolny. Tam jest 7, to jest 67 na pierwszym. I tu jest jeszcze 4, to będzie 71,5. W tych granicach. Będzie 71,5. To tego pierwszego jak przyjedzie, to trzeba będzie załadować i wysłać, a ten drugi pojedzie najpierw na zupa. Ja bym małego umiał puścić, niech mi wozi tu na konserwy ode mnie z magazynu, albo niech nawiezie najpierw tam do zupów z magazynu. Bo i tak stoi. Coś tak chyba zaraz zrobię. Jedna przyczepa to jest 17. Wow. W
musiało być w granicach 34%. No. Czyli ten się wysypał. To będzie 99%. Jak ten wyjedzie? Dobra. Aha, ja umiem obejrzeć. Wiela potrzebuje marchwi na rok. Marchew konserwowa. Tutaj potrójna zupa jeszcze włącza. I kaj to jest. Tu jest ten przegląd. Na miesiąc. Według roku. Teraz tak. Kaj to jest? O, są, że zno 67 w magazynie. 67, dobra. 68 powiedzmy. Tu mamy 114, to jest tak. 170. 182, a tu jest 300, czyli mamy 180 plus 300, to jest 480, 540, czyli jeszcze w sumie na ten rok styknie. To kaj by najpierw musiał wozić, to jeden pietron. Dobra. Tutaj na pewno trzeba dać zaraz. Marchew. Odbiór jest w... stacja 1. Tutaj będzie to... zupy. Ale ja z tobą wyjada, bo ty mi się zaraz na płocie powiesisz. I tu masz nieograniczone, więc... chociaż... kajbych potrzebował... dobrze, w zupie, bo i na potrójną zupę jest potrzebna marchew. Aha, ja mam konserwy. To niech tu nawiezie do pełna i będzie. Na razie wyłączymy, bo nie ma pasternaka. A to, co mi tu zostanie, to zawieza do konserwy. No to powinno styknąć, żeby zaliczyć misję. Nie tak.
Dobra. Lecimy ostatnie marchewki do zbioru. Zebrać marchewki. I chyba tutaj mam pasternak, ale to trzeba będzie sam chyba powiązać, żeby on mi tu wyjeżdżał. I zaraz poleci do zupów też. Bo ten mi tam wywiezie, tam są dwa kursy jego, małego. To mi to ze stacji zwiezie. Ja wiem, że jest brak kierowcy dla tego samego typu. Tak. 32,5. To ja go muszę przyhamować. To za dużo pójdzie na sprzedaj. Trzeba będzie reszta do zupów zawieźć, więc będziemy sypać i tam do znaczy się postawiam do sypania i tam się do tego siedna. Bo tu będzie około 25, także ten mi nie powinien uciec. Na wszelki wypadek go wyłączam, bo to tego odwieza tutaj na konserwę. A tamto reszta odwieza do zupów. Więc tam muszę dawkować wysypywanie. I teraz szybko kaj jest ten, żeby on mi nie... Targ rolny. Pierwsza przyczepa idzie cało przewrócić. A drugą trzeba będzie uważać. Co jest grane? Ile jeszcze? Jakie 3600 zostało pozostało do dostarczenia, jak 99600 jest dostarczony? Czyli jeszcze 400 litrów normalnie. No.
i reszta idzie do zupów. Czekaj, teraz ja. Ja, dobra. Tam zostało 6. Dobra. Teraz tak. Tu odbierz, co my zrobimy następne. Jak ją jest tutaj, to ja się tutaj objadam. Co tu mamy? Pole 4. Co tam jest? Pasternak. Jak świetnie. 9 też jest pasternak. Dobra, to jedziemy najpierw 4. On powinien tu przyjechać i tu go trzeba będzie chyba połączyć, żeby on mi zaś tu wyjeżdżał. To się zaraz obejrza tym drugim traktorem. Fabryka zupy. Pole 4. Teraz tak, bierzemy ten drugi traktor. I tu zaraz na konserwę, tu jest wyjazd, bo tam musiał być wjazd, więc tam muszę obejrzeć ta krzyżówka jedynie. I czy tu na zupy jest wjazd? Ale powinien być wjazd z tej strony na zupy. Panie! Fabryka zupy jest do góry, nie tu. Dobra, tu się zaraz owina. Jest jakaś produkcja. Też, ale to. Nie moja brocha. Aha, nie zupy, tu jest konserw. Mam wyjazd na jedną i na drugą stronę. Jeśli w konserwach jeszcze zrobię wyjazd, żeby nas tu naokoło był i żeby on był też tutaj wyjechany. Jest. Teraz to sam odczaja. Wszystko i będziemy kończyć. No. Tutaj, żeby on miał. Jak tu będzie umiał objechać, żeby tam zaś wyjechać, to go zostawiam. To nie będę go tam męczył. Bo by szło tutaj na lewo i tam z drugiej strony wyjechać, ale zobaczmy, co my mamy tutaj. Zrobione.
i tak bez sensu, więc... No... Dobra. Tu on powinien wyjechać. To tu jest niepotrzebnie niebieskie zostawione. No, jeszcze tyś mi się sam stanął, ja spadaj mi. Jeszcze no muszę wjechać tam, obejrzeć to połączenie. I ja myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć. Bo tu są wyjazdy w jedną i w drugą stronę. Dobra, to teraz trzeba no obejrzeć 3. Tamta krzyżówka jest połączona, żeby on mógł tam wjechać i tu wyjechać. Tamtędy wzdłuż lecieć. Jak ta krzyżówka połącza, to go potem puszcza tam, niech on jedzie w koło, żeby dojechał do pola 4. I na fabryka zupy. No nie, tu nie ma połączenia. Więc tu trzeba zrobić coś takiego, że... Tak. Pole 4, jedź. I tu będzie... Fabryka zupy. I tu będzie do widzenia. Trwa zapisywanie. A czemu ja nie zrobię tej, one jak tu jest ścieżka, tu jest, tą nosa robię. Dobra, to będzie do przeróbki.
Dobra, lecimy na pole, na nasz pasternak. Ja się go zaczyna robić. Grać, a z odcinka to będzie na dzień dzisiejszy wszystko. Ja wam dziękuję serdecznie za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. Widzimy się w następnym odcinku na Farming Simulator 22. Niestety jeszcze. Kto będzie chciał, to będzie. Kto nie będzie chciał, to nie będzie. Każdy ma... wybór, czy będzie chciał mnie oglądać w 22, czy pójdzie do kogo innego, żeby oglądać 25, także jak to się go do panie wola twoja, rób ta co chce ta. Ja nie będę nikogo trzymał. Na siła. Bo to nie... nie moja metoda. No sprawdzić, czy ten ma fabryka zupy wstawiono. Ja? A jaki my mamy tak a propos zbiór tutaj? Siedemdziesiąt dziewięć z osiemdziesiąt. Także no, moi mili, jeszcze raz dzięki serdeczne za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. I tak jak godał, widzimy się w następnym odcinku, kto chce na Farming Simulator 22. Kto nie, no to... to nie. Nikogo tu siłą nie by dotrzymał. A na dzień dzisiejszy to by było wszystko, więc jeszcze raz dzięki serdeczne i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!